Następująco. Bramkarze 72, Dawid Zabolotny w odwodzie podaży. Bramkarze 50, Paweł Bizup. No i Powera funkcję kapitana sprawuje, że w szeregach szczerze, nie tylko w Podkalu są takie problemy. Innastka, sędzia wskazuje na środek tafli, jeszcze nie, teraz dopiero rzucony krążek i rozliczy, dobrze zagrywa Dobryniczki, ten w nadziei, że ktoś pojawi się pod bramką. Uwaga, strzał obok bramki, ależ dobra. Nowy nabytek pasów, który bardzo dobrze się prezentuje, uderzenie. Wielkiewicz dynamicznie przed bramkę, Bryniczka i... Co, gdzie jest Nikowi wyjść z akcją, zawiązać zamek? Siuty, siuty! Prosto do łapaczki Saroka, teraz tak dynamicznie na przebój. No i popatrzmy, czy będzie sytuacja na sam Jastienko. Gol! Mamy otwarcie wyniku spotkania, a więc tutaj Iwan Jastienko zdobywcą bramki na 1-0. Spójrzmy na powtórce, no nie zdążyła tutaj Nowotarska obrona, no i tutaj bez litości wpakował ten krążek do bramki strzeżonej przez Bizuba na 2 minuty. Spójrzmy, czy będzie kolejna bramka. Gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce, ależ teraz pewny, ale nie. Nie ma gola. Dla zawodników Podkala będą mogli tutaj z wysądy z kary. Teraz dopiero Podkale próbuje założyć zamek, strzał, gol! Filip Wielkiewicz uderzeniem tutaj z prawego skrzydła zaskoczył kompletnie tutaj zdezorientowanego Zabolotnego. Zobaczmy na powtórce. Krążek trafił do Wielkiewicza z pierwszego krążka. No był tutaj zasłonięty Zabolotny, co prawda. No ale Wielkiewicz tutaj po podaniu. Ciągle pasy. Strzał broni Bizup dobrze tutaj dla Kolusza. Gol! Mamy bramkę, ależ teraz trochę przyspał tutaj Bizup. Jeszcze odbiła się tutaj po strzale Dmitra Ismagilowa. No i spójrzmy. Wjechał sobie tutaj jak w masło, można powiedzieć, Ismagilow. No i nie zastanawiał się ani chwili, wypalił tutaj jak... Zobaczmy, czy będzie sytuacja sam na sam. Uwaga, strzał broni teraz nowotarski bramkarz Kapica. Jeszcze nie koniec. Wymieniał między sobą krążek Worwa. Worwa teraz dobrze wypatrzył Tomasika. Tomasik przed bramkę i teraz najeżdżał bramkę. No i poczekał na kolegów. Teraz Bizup przyjął to. Ciągle Podkale przegrywa tylko jedną bramką. Teraz gdzie jest krążek? Bizup się tam w rękach, w płucach, żeby przechylić tutaj w dzisiejszym spotkaniu szale na własną. Z dosyć ostrego kąta Wielkiewicz na niebieskiej. Tomasik, gdzie jest krążek? Zabolotny miał go tylko bramkę, poczekał na swoich partnerów z formacji. Zobaczmy, nagranie, gol! Nie ma bramki, jest! Jest bramka! Sędzia pokazał zdecydowanym gestem, że bramka... No ustawiłby już tutaj ten mecz na dobre dla Krakowi. Teraz ostre starcie pod bandą, nie ma kary. A jednak będzie wykluczenie, leży, zwija się tam z bólu. Założony jest kołnierz nowotarskiemu zawodnikowi. Się Wolrabowi, teraz Wondaruk, Wondaruk do Worwy. Worwa na środek, uwaga, strzał, Słowa Giewicz, jest krążek, jest bramka, protestuje Zabolotny, że był tam gdzieś faulowany, ale sędzia pokazał gestem krążek w bramce i protestuje, nie może się ciągle pogodzić Zabolotny. My popatrzmy, jak do tego doszło na powtórce. Przekładał sobie krążek Słowakiewicz na backhand, chciał go zamrozić Zabolotny. Gdzieś tam sędzia był blisko, widział, że ten krążek nie jest zamrożony. Protest wreszcie w boksie, jak mają tutaj grać tą przewagę, ale na razie Tomasik odbija do boku zamek w wykonaniu Podkala. Kolusz nie decyduje się na strzał. Tomasik wypluwa krążek Zabolotny. Gwizdek sędziego i 9 sekund w podwójnej przewadze. Muszą wyjechać nowotarżanie. Teraz Kolusz. Kolusz z dużą swobodą. Kolusz, gdzie jest krążek? Nie ma go w bramce, ależ teraz sytuacja i co? Nie ma gola. Chcą to zrobić nowotarżanie. Mało decyzji o strzale. Może teraz Wolra podbija przed siebie i gol! Jest bramka, jest wyrównanie. Wolra wstrzelił ten krążek. Zabolotny odbił go od siebie. No i jest wyrównanie. Spójrzmy, jak to wyglądało. Tak jest, Wolrap odbił Zabolotny do boku. No i tam Wielkiewicz zdobywa drugiego gola. No i cieszy się ogromnie
krążek opanowany. Szurowski wyłapał krążek Szurowskiego, no ale zostawmy to. Uwaga, strzał, gol! Jest bramka na 4-3. Damian Kapica załadował tutaj krążek do nowotarskiej bramki. No i od razu cisza zapanowała na miejskiej hali lodowej w Nowym Targu. Pod samą poprzeczkę, no taki strzał z cyklu nie do obrony, no będą przywoływać Bizuba. Nie ma czasu na wprowadzenie szóstego zawodnika, jeszcze i gol! Ależ mamy tutaj, co się dzieje w Nowym Targu, sytuacja zmienia się jak kalejdoskopie. Na minutę i 5 sekund, gdzie wydawało się, że będzie ściągnięty Bizub, że będzie wzięty czas. Nie, nic z tych rzeczy, popatrzmy. Uderzenie, chyba jeszcze tam po rykoszecie Bryniczka, no kto jak nie ten doświadczony facet, który będziemy świadkami pierwszej w tym sezonie w Nowym Targu dogrywki. Nik po stronie Krakowi. Rokiewicz, Słowakiewicz sam nabiera rozpędu. Słowakiewicz! Mamy na niebieską, do Mrugały, Mrugała. Utrzymał krążek Mrugała, gdzie jest guma, a Bolotny, kto wyjdzie z tego starcia górą? Szurowski, gol! Damian Szurowski lokuje krążek, pozdrawiając nowotarską publiczność. Jaka będzie odpowiedź Krakowi? Czternastka. Popatrzmy, Jakub Szałur i Bizub. Szałur broni Bizub. Kolejna udana interwencja Bizuba i jest wygrana. A zatem Tauron Podhale, Nowy Targ po serii rzutów karnych w derbach małopolski pokonuje Komarch Krakowie. Dziękuję Państwu bardzo i kłania się nisko. Jonasz Burak, dobranoc.